Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Jesteśmy już po gali KSW67, więc pora, aby tę imprezę sobie podsumować. No niestety, bardzo żałuję, że w akcji nie zobaczyliśmy Iwana Erslana, bo każda walka, każda wygrana jest bardzo ważna dla rozwoju kategorii półciężkiej, więc no po prostu bardzo żałuję, że tej walki w 9-3 nie udało się zobaczyć. Ale mimo wszystko, no, ta gala była obfita w wiele fajnych poddań, knockoutów czy walk. I tutaj ten pierwszy pojedynek, no, może nie porwał, przede wszystkim, no, trochę więcej spodziewałem się po zawodniku z Luksemburga. I oczywiście dosyć mądrze była to poprowadzona walka. Rywala również bardzo mocno udało się porozbijać, przy tym wszystkim, no też nie męcząc się za bardzo, ale jednak spodziewałem się ciut większej dominacji, przede wszystkim wygranej przed czasem, ale na pewno jest to ciekawy nowy nabytek federacji KSW. Tutaj Jan Lias wygrał pojedynek i na pewno zapewnił sobie więcej walk w organizacji KSW, więc fajnie będzie go zobaczyć ponownie. Myślę, że taka walka z Kornikiem czy Maćkiem Kazieczko byłaby tutaj odpowiednia. Drugi pojedynek to Borys Borkowski versus Arek Kaszuba. No tutaj szybciutka robota, aż byłem zaskoczony, że Borysowi udało się tę walkę tak szybko zakończyć, gdyż Kaszuba wydawał się zawodnikiem, który doskonale potrafi wyczuć zagrożenie, który też potrafi odnaleźć się w każdej płaszczyźnie, a jednak finał tego pojedynku to techniczny knockout w pierwszej rundzie, więc na pewno fajne i mocne zwycięstwo Borkowskiego. Pokazał tutaj, no, kawał dobrego MMA i trzeba tutaj też pamiętać, że jego ostatnia walka, no, nie była najlepsza, więc była dużą lekcją dla tego zawodnika. Debiut w KSW też miał za sobą, więc to wszystko pozwoliło mu do tej klatki wejść troszeczkę z tej lepszej pozycji, co pewnie miało znaczenie i w jakim stopniu pozwoliło mu ten pojedynek wygrać, no i utrzymać się w KSW, gdzie w wadze średniej, no potrzeba tych zawodników i jest co robić. No bo tutaj ta dywizja jest niestety słabo obsadzona, no i taka mało poukładana, tak? Bo mamy zawodników na przykład Michała Materle, mamy Mameda Halidowa, ale mamy też na przykład Adriana Dudka czy Damiana Janikowskiego, więc taki duży rozstrzał między tymi zawodnikami, więc no fajnie, że tutaj KSW zasila te kategorie nowymi zawodnikami. Tutaj wiadomo, że aby dojść do takiego zawodnika jak Michał Materla, no to potrzeba jeszcze z 2-3 walki, więc tutaj aby zrobić te 2-3 walki, to KSW będzie musiało zakontraktować kilku nowych zawodników, co przyczyni się do rozwoju kategorii średniej, więc po prostu czekam na szybki powrót Borysa, ale i mam nadzieję, że Arek Kaszuba dostanie jeszcze szansę od KSW. Borkowski w swoim debiucie, no, też nie miał okazji się popisać, a dzisiaj dał mega walkę, więc fajnie, gdyby też kolejną szansę dostał Kaszuba, który w swoich 3 wygranych walkach, no, prezentował się bardzo ciekawie. Trzecie starcie, Zuriko Jojua versus Shamil Banukajew. No myślę, dosyć ciekawy pojedynek, na pewno bardzo różniący się od innych na tej gali, choć również jak i w main evencie, no wiele tych obaleń, klinczu mogliśmy dostrzec. Na pewno cieszy fakt, że nie był to pojedynek, który zakończył się na punkty, tylko jednak Gruzin tutaj pokusił się o poddanie i na pewno zwraca oczy nie tylko kibiców, ale i włodarzy KSW, którzy być może w kolejnej jego walce zaoferują mu już pojedynek o pas. Ta walka była konfrontacją dwóch bardzo mocnych zawodników na fali zwycięstw, więc wiadomo, że wrzucenie zwycięzcy takiej konfrontacji do walki o pas będzie bardzo ciekawym rozwiązaniem, ale też, no, najważniejsze jest zawsze te podkreślenie swojej obecności poddaniem czy fajnym knockoutem. No wiemy, że o knockout w takiej wadze jest ciężko, ale jeśli zawodnik wygrywa przed czasem, tym bardziej z tak dobrym rywalem, no to jest to coś wartego uwagi. Ja myślę, że walka o pas dla Gruzina to jest najciekawsza opcja dla niego, ale i dla tej dywizji, która póki co na tym szczycie oferuje nam rewanże, trylogię, a tutaj mielibyśmy minimalny powiew świeżości, ale i, no, mega ciekawą walkę, jeśli byłaby to właśnie
walka z Sebastianem Przybyszem, choć jeśli pas zmieni właściciela, to kto wie, czy Zuriko nie byłby nawet ciekawszym przeciwnikiem dla Kuby Wikłacza. Ale też zobaczymy, jak się rozegra ta tryloga między tymi zawodnikami, która też jest niezwykle interesująca. Czwarta walka to Pascal Kinsen versus Adam Soldajew. Króciutka, ale treściwa walka, to co zobaczyliśmy. Wystarczyło, aby zobaczyć, jak wielki potencjał drzemie w Soldajewie. Piękny knockout, naprawdę zrobił to zawodowo, no i sprawił, że ta waga 6-6 dzisiaj zyskała nie jednego, a dwóch bardzo solidnie bijących piórkowych. No i nie ma co ukrywać, że teraz taką najciekawszą opcją byłoby zderzenie Soldajewa ze Śmiłowskim. Knockouty w 6-6 zdarzają się, no, niezwykle rzadko, a jeśli ktoś raz za razem potrafi te knockouty wyczarować, no to zderzając takich zawodników nie tylko mamy pewność i możemy spodziewać się kolejnego knockoutu, ale i mega twardej walki. Tak jak na przykład widzieliśmy dzisiaj pomiędzy Page'em a Śmiałowskim, ale też obaj są po wygranej, więc spina się to rankingowo. No kolejne zwycięstwo może nawet zapewniłoby walkę o pas, albo walkę, w której tego pretendenta można byłoby wyłonić, więc im ktoś efektowniej walczy, tym więcej szans na walkę o pas posiada. No a fakt, że tak dobry i niepokonany zawodnik jak Pascal nie był w stanie zagrozić Adamowi, no to jest bardzo wyraźny znak, że w tych trudnych walkach potrafiłby się odnaleźć, więc ja tutaj jestem pod mega wrażeniem tego chłopaka. Piąte zestawienie, czyli wspomniany przed chwilką pojedynek Filipa Page'a z Dawidem Śmiłowskim. No początek należał do Chorwata. Doskonale się w tej walce odnajdywał, mimo że był niższy od rywala, to trafiał go częściej bez żadnych problemów. No i wydawało się, że jeszcze 2-3 celne ciosy i być może będzie po walce, ale te wszystkie trudne chwile Dawidowi udało się przetrwać. Już raz widzieliśmy to w starciu z Zorczykowskim, gdzie walkę przegrywał na punkty, ale w trzeciej rundzie na kilka sekund przed końcem walki chyba trafił latającym kolanem, no i walkę wygrał. To samo było tutaj w tej trzeciej rundzie, Dawid narzucił swoje tempo, mimo że walka nie szła po jego myśli, no to udało się rywala porozbijać, a finalnie trafić mocnym prawym, posłać na deski, a tam już rywalowi zafundował potworne ciosy. Takich bomb to już nie widziałem chyba od czasu walki Szadzińskiego z Redmontem, choć nie wiem, czy to tutaj nie wyglądało nawet gorzej, no bo Dawid nie tylko zmiażdżył, spłaszczył, ale i wbił nos do głowy Filipowi. No to była masakra, koszmarny widok, ale to tylko pokazuje, jak mocny zawodnik zasilił szeregi Federacji KSW, bo wytrwać te bombardowanie Page'a, a następnie zrobić z niego taką miazgę, no to jest coś wartego uwagi. No i myślę, że Adam Soldajew to taki idealny rywal, który no faktycznie mógłby nawiązać ciekawą wojenkę w stójce, ale no i też sprawić tutaj wiele problemów Dawidowi, więc mam nadzieję i chciałbym, aby do takiej walki doszło. Szóste starcie, kategoria półśrednia, no i wyczekiwany debiut Igora Michaliszyna. No i faktycznie było na co czekać, bo zafundował nam fajny i szybki knockout. Wiadomo, że tutaj brakowało jednak tego Lionela Padilli i być może dzięki niemu ta walka byłaby ciut dłuższa i mocniejsza, ale i tak bardzo dobrze, że tutaj w Federacji KSW udało się fajnego przeciwnika na tą ostatnią chwilę zwerbować, bo gdyby jeszcze Igora nam tutaj zabrakło, no to to już byłby kompletny dramat. A tak, nie tylko Michaliszyn pokazał się w klatce KSW, ale również zaliczył efektowne zwycięstwo. Podobało mi się tutaj to, że w tych wszystkich swoich akcjach Igor był bardzo precyzyjny, żaden cios nie poleciał przypadkowo, no i to sprawiło, że walkę szybko zwyciężył, więc kolejny cenny zawodnik kategorii półśredniej zawitał w klatce KSW, a to będzie bardzo istotne w tych dalszych rozgrywkach tej dywizji. I tutaj na pewno będzie miał co robić, wiadomo, że ta opcja walki z Padillą była bardzo ciekawa, być może fajnie byłoby jeszcze do tego zestawienia wrócić, ale taki pojedynek z Ekerlinem, Jonem Surdu, Tomkiem Romanowskim czy Michałem Michalskim to opcje, które też brzmią niezwykle interesująco, więc po prostu czekamy na jego kolejny występ.
Siódme zestawienie, no i ponownie waga 77, Adrian Bartosiński versus Andrzej Grzebyk. Walka do momentu tego ciosu w drugiej rundzie, po którym Barto spadł na deski, wyglądała raczej tak, jak wyglądać mogła, czyli Bartosiński dążył do walki w parterze, a Grzebyk był zagrożeniem w stójce. Tylko zauważcie, kiedy po tym ciosie w drugiej rundzie Adrian poszedł po poddanie, Andrzej z początku się bronił, kręcił, spychał tą prawą rękę rywala, ale w końcówce już przestał o tą nogę walczyć i odklepał. Trochę dziwne, że jeszcze nie próbował o tą nogę walczyć. Ja wiem, że zawsze jest jakiś dyskomfort, zawsze temu towarzyszy jakaś obawa, strach czy nawet ból, ale jednak jeśli już jesteś tak daleko, chwilkę temu otarłeś się o wygraną przez knockout, no to nie oddajesz tak szybko zwycięstwa, tylko jednak walczysz i próbujesz się z tej sytuacji wybronić. Może też nie do końca z tych kamer było widać, może faktycznie już było za późno na jakiś ratunek, no ale wydaje mi się, że jeszcze można było się z tego wykaraskać, może nie do końca na takich sportowych zasadach, ale no jeśli walczysz tutaj o tak wiele, to też tak szybko się nie poddajesz, no. Być może ta kontuzja w walce z Zaromskisem też troszeczkę odbiła się na Andrzeju i już woli nie zaryzykować, niż znów być wykluczonym na jakiś czas. I ja to po części rozumiem, natomiast jeśli jesteś o krok od walki o pas, chwilkę temu rywal padł na deski po twoim ciosie, no to jest to najgorszy moment, aby teraz odpuścić, bo czy walkę przegrasz szybciej odklepując, czy kończąc ją z kontuzją, to lądujesz w tym samym nieciekawym miejscu. No, Grzebyk przewalczył kilka minut ze złamaną nogą i ani myślał rezygnować, a dzisiaj no trochę inną postawę widzieliśmy w klatce. Był no trochę inny, może nie wiem, skupiony, wystraszony czy nie do końca pewny tego, co chce zrobić w klatce, ale tak jak mówię, gdyby tutaj Grzebyk skupił się na ciągłym zbijaniu tej prawej ręki Bartosa, no to o te poddanie byłoby przynajmniej ciężej, tak? A być może nawet do niego by nie doszło, dlatego no tutaj myślę, że dało się jeszcze z tego wyratować. Jeśli chodzi o Grzebyka, no to szkoda, bo ta porażka zabiera mu naprawdę bardzo wiele, nie tylko sportowo, ale i wizerunkowo, bo to jest chłopak mega utalentowany, przede wszystkim z takimi umiejętnościami, które pozwoliłyby mu pokonać Roberto. Samo to, że dzisiaj być może nie błyszczał, nie był w najlepszej formie, ale kiedy przyszło powymieniać ciosy, no to właśnie jego okazały się tymi mocniejszymi. Ale być może trzeba było dzisiaj przegrać, może to sprawi, że Grzebyk ponownie poczuje głód walki, dzięki któremu będzie w stanie jeszcze raz wspiąć się na ten szczyt, z którego spadł, i to chyba najgorzej jak się dało, no ale to właśnie te porażki czynią nas silniejszymi, choć moim zdaniem no jest to porażka trochę niepotrzebna, bo tę walkę dało się wygrać. Ale trzeba tutaj pochwalić Adriana, bo po tym mocnym ciosie nie spanikował, nie próbował się bronić czy wstawać, tylko jednak zaatakował zaraz tym poddaniem, które chyba dwukrotnie ponawiał, no i za tym drugim razem udało się już to poddanie dopiąć, no i pokonać tak mocną postać, nie tylko sportowo, ale i medialnie, bo zaraz za Roberto to właśnie Grzebyk był tą najciekawszą postacią. Od samego początku, no tutaj Bartos szedł w swoją grę, mimo że rywala powinien się obawiać, to realizował swój plan, no i finalnie zrobił to, czego wielu zawodnikom się po prostu nie udało, bo od czasu walki z Łukaszem Bińkowskim Andrzej Grzebyk był nie do ruszenia, a dzisiaj Adrian sprawił kibicom wielką niespodziankę, a Grzebykowi wielki cios w jego karierze. Miało być UFC, miała być walka z Roberto Opas, a jest porażka z Bartosińskim. Jest to oczywiście porażka, która była wliczona w te starcie, ale nieraz o tym mówiłem, Grzebyk po prostu na tą porażkę pozwolić sobie nie mógł. Powiem szczerze, liczyłem, że tutaj Bartosiński rzuci rękawicą w Roberto, ale jednak tak się nie stało. Trochę szkoda, bo ja zawsze zwracam na to uwagę i mimo że na przykład Michał Materla ma jeszcze mniej szans od Bartosińskiego, no to jednak ma takie ambicje i ja to bardzo szanuję w tych weteranach, że zła się nie ulękną, ale niestety te nowe pokolenie zawodników jednak może nie tyle kalkuluje, co dosyć inteligentnie i rozważnie dobiera sobie rywali. Dzięki temu Bartosiński może pochwalić się nieskazitelnym rekordem. Pamiętam też sytuację z programu Tylko Jeden, gdzie Bartos oddał możliwość walki Romanowskiemu, aby ten bił się z Radziszewskim, i to też było mądre posunięcie, bo nie tylko był w stanie jednego z nich wyeliminować, ale też oddalił potencjalną walkę z wygranym w swoim pierwszym
turniejowym starciu, więc no też on zawsze potrafi to fajnie wszystko przekalkulować, co się opłaci, a co nie, a następnie wchodzi i pojedynek, który sobie upatrzył, wygrywa, więc no Bartos może wyczeka sobie też moment, w którym albo Roberto odejdzie z KSW, albo odpuści sobie wagę 7-7, bo będzie zajęty obroną wagi 8-4, czy zdobyciem pasa w 9-3. Wiadomo, że jeśli Grzebyk posłał go na deski, no to z Roberto mogłoby być podobnie. Ale nie z takich problemów Bartos potrafił się wyratować, więc dla mnie walka niepokonanego Bartosińskiego z podwójnym mistrzem Roberto Soldiciem byłaby najciekawszą opcją. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ja doskonale wiem, że ciężko pakować się w walkę, w której szanse na porażkę są duże. Natomiast zauważcie, że Mamed Khalidow czy Michał Materla takie walki biorą bez zastanowienia i to właśnie sprawia, że publiczność tych zawodników tak bardzo pokochała. No i walka wieczoru, czyli pojedynego pas w kategorii ciężkiej. Bez zaskoczenia tutaj Filip de Vries zdominował Darko Stosicia, który chyba poza jednym dobrym prawym łokciem i lewym sierpowym nie był w stanie nic więcej zdziałać, był w zasadzie takim workiem do bicia. Tutaj z walki na walkę przekonujemy się, że wielkość ma znaczenie. Na pewno taki zawodnik jak Darko Stosic, który nie tylko nie ma warunków, ale jakichś wielkich umiejętności, no niewiele mógł tutaj zdziałać, mógł liczyć tylko na szczęśliwy cios, a jeśli nie ma wybitnej stójki, a rywal nie chce się z nim bić, tylko wywracać, a nie ma na to antidotum, no to niestety będzie miał bardzo ciężko i tak tutaj było. Tak naprawdę w ostatnim czasie, nie licząc momentów, w których de Vries otrzymał jakiś mocny cios, no to najtrudniej chyba Anglik miał z Luisem Enrique, który zastępował Damiana Grabowskiego, więc do walki nie trenował, a mimo to wytrwał cały dystans, więc zawsze się zastanawiam, jakby to mogło wyglądać w momencie, kiedy Brazylijczyk do takiej walki miałby okazję się przygotować. Może właśnie fajnie byłoby jeszcze po tego zawodnika wrócić, ale jeśli chodzi o ten pojedynek, no to ciężko powiedzieć coś więcej, bo tutaj praktycznie od pierwszej do ostatniej sekundy był to teatr jednego aktora, który jest tak fenomenalny w swojej roli, że partner jest mu niepotrzebny, aby pokazać, jak dobrym jest zawodnikiem. Na pewno szkoda, że nikt tutaj nie ma podjazdu przede wszystkim warunkami fizycznymi, bo co z tego, że ktoś ma dobrą stójkę czy parter, czy sam mocny cios, jak pod tymi kilogramami to wszystko umiera. Jeśli KSW będzie chciała Anglika zdetronizować, no to trzeba mu zwerbować zawodnika, który będzie równie wielki, który tymi gabarytami nie będzie odstawał. No a jeśli tak będzie, no to wtedy na pewno będzie to bardziej wyrównany pojedynek. No póki co takiego rywala nie mamy, ale zobaczymy, jak rozstrzygnie się pojedynek Michała Kity z Ricardo Praselem. No Ricardo chyba aż tak ciężki nie jest, ale jest wyższy od Anglika i dysponuje też fajnym parterem, więc może tutaj będzie jakieś zaskoczenie. Albo właśnie to Michał Kita łupnie jakimś knockoutem, ponownie wskoczy do de Vriesa. No i póki co masakra, żadnego rewanżu nie przegrał, potrafił te wnioski wyciągać, więc być może będzie w stanie ugrać coś więcej w tej drugiej walce. Ale zobaczymy, na pewno trzeba sięgać po nowe rozwiązania, może niekoniecznie nowych zawodników, bo wiadomo, jak to jest z wagą ciężką, ale tak jak powtarzam, potrzeba walk, a ten pretendent utworzy się sam. Gala była bardzo fajna, choć tak jak mówiłem, zabrakło mi tutaj Iwana Erslana, bo te walki w kategorii półciężkiej są na wagę złota, nawet jeśli wróci szybko, no to i tak dzisiaj ta szansa walki, okazja, aby odnieść zwycięstwo, przeszła Chorwatowi koło nosa, mógł zbliżyć się do walki o pas, a tak stoi w miejscu, więc tego mi najbardziej szkoda. Czasami też pytacie się mnie, jak rozdałbym bonusy, więc jeśli chodzi o knockout wieczoru, to powinien powędrować w stronę Adama Soldajewa. Poddanie raczej do Adriana Bartosińskiego, bo nie tylko wyratował się przed porażką, ale i poddał bardzo mocnego zawodnika, więc myślę, że tutaj ta szybkość też zareagowania na
na tą trudną sytuację była taka godna pochwały. No a bonus za walkę wieczoru powinien polecieć w stronę Dawida Śmiechowskiego i Filipa Page'a. Dali mega walkę, oczywiście ten knockout również mógłby pójść na konto Dawida, bo był pewnie brutalniejszy, ale Soldajew zrobił to szybciej i był po prostu to jeden czysty celny cios, więc myślę, że jest to takie najbardziej uczciwe rozdanie, ale jestem ciekaw, co myślicie o tej gali, co wam się podobało, kto was rozczarował, kto zaskoczył, no i być może jak też te bonusy tutaj widzicie, komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. Pozdrawiam was, Tropiciel, trzymajcie się i do usłyszenia.